Siemaneczko Mordeczki z tej strony, Zombiaczek Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z Dragona. Mam dzisiaj dla Was odcinek Stepanie do Graczy, który myślę, że wyszedł kozacko. Także zostawcie tutaj na starcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Pozdrawiam osoby, które dawały mi itemki na live'ach. Oni wyświetlają się teraz na ekranie, więc bardzo serdecznie Was jeszcze raz pozdrawiam. Osoba, która wygrała sponsora w poprzednim odcinku, Wyświetla się właśnie w tym momencie na ekranie, więc mordeczko tu jest zapewne dostać tego sponsora. A jeśli nie, to dam Ci w najbliższym czacie. A potwierdzenie tego, że osobie kupiłem tego. Sponsora w się sensie wpisałem kod, który przekazał mi Sek, także Saj, dzięki za kod znajdziecie w opisie, więc tam zerknijcie. No i co? Jeśli chcecie wygrać w tym odcinku sponsora, to musicie napisać w komentarzu swój nick, zostawić łapkę w górę, subskrypcję wraz z dzwoneczkiem oraz musicie pozbierać trzy hasła, które wymieniłem w trakcie odcinka Trzy albo dwa, już nie pamiętam jakie tam są, więc no, po prostu musicie je słuchać i wpisać obok niku Zapraszam Was także y, do wsparcia dwóch akcji charytatywnych, które też znajdziecie w opisie, macie tam linki, możecie płacić złotówkę, cokolwiek fajnie było, gdybyście wsparli. No i co, żeby nie było zbędnych pytań Zombiska na skrzydła, wygramy w eventie 1v1 No i co Teksturpaka będziecie mieli na 700 łapek Także co, ja was zapraszam do oglądania tego odcinka No i piona, yo Także co, ja tepam już tutaj do pierwszej osoby, zobaczymy kto to będzie, napiszemy sobie standardowo na czacie, do kogo mogę tepać na klepę, albo w sumie tutaj DJ Wirus napisał, kto klepa tepa, także zobaczymy, czy pan DJ Wirus mnie zaakceptuje, oczywiście mam taką nadzieję, pani DJ Wirus, pan mnie zaakceptuje, będę bardzo, bardzo wdzięczny za to, gdy mnie pan zaakceptuje, halo, pani, pani DJ Wirus, ja chcę zabić najlepszego dj na świecie, o, i najlepszy DJ na świecie mnie zaakceptował, także mam nadzieję, że to nie będę mnogi, chociaż, yy, dobra, jest to Skybaza niestety, czyli takie pół nogi na jego kuboidzie, dobra zalotuje sobie tutaj na szybkości czy to, gdzie mnie ta perła tepnęła? E, tepnęła mnie do niego na do kuboida teraz pytanie takie, czy on tutaj do mnie zajdzie, rzuci perełkę czy coś celu, czy będzie kapił, kampił po prostu jak taka ciota e, na tej skybazie no chyba z tego co mi się wydaje, to niestety nie rzuci do mnie perłek, więc wielka szkoda, bo chciałbym się z nim naprawdę z wielką chęcią pobić Ale patrzcie taki oma tutaj, kurcze kubojca zabezpieczony yy, w ogóle O, jednak rzucił do mnie perłę Dobra, jednak chce się ze mną bić, to pasuje mi To mi to pasuje, ja tu z nim wskakuje od razu do jakiejś jego beczki, która jest w ogóle, nie wiem, jakaś... Co to jest za beczka? O kurde Uff, na pół serca, na pół serca Dobra, mam nadzieję, że ten DJ zginie Na no, naprawdę, mam nadzieję, że zginie Polizze? Nie polizał niestety gościu Jak widzicie mam skrzydła, nie wiem może wam powiem następnie skrzydła skąd nie mam Także wiecie, warto brać udziały po prostu, warto brać udział w eventach na dragonie Dostałem skrzydła na 7 dni, ale jakieś tam fajna Zawsze coś, te 7 dni nigdy nie miałem skrzydeł takich z Blazing Packa oryginalnych Znaczy miałem kiedyś takie, wiecie, sfejkowane trochę Ale one były na Blazing Packu, tylko wiecie, takie ob, ob, Obej... trochę, że tak powiem Więc, no, mogą się przydać Takie, wiecie, mam w końcu oryginalne skrzydła, które widzą inni I temu gościej pada banie i nie polizał Ja pierd... ale niewiele brakowało ja zawsze mam pycha, że komuś coś padnie, ale akurat zdąży zjeść koksa i go nie zabije, to jest, to jest właśnie moje szczęście, które mi nigdy nie dopisuje, nigdy mi nie dopisuje, więc nie polecam generalnie, tylko ten gościu, co on tutaj, będzie ginął, czy nie? A najczęściej nie chce uciekać, chyba chociaż widzę, że chce uciekać i on chce z enderczesta się dobra, tylko mam nadzieję, że on tam nie ma koksu w tym enderczeście, bo będzie strasznie lipa, jak mam to, no tak, on najprawdopodobniej sobie wziął koksy z tego enderczesta, chociaż coś mu padło, pytanie, co padło, dobra, pada mu bania, czy on to ogarnie? Nie ogarną, że mu padła bania, ale czanio koksy? Nie miał już koksu, także dzięki DJ Wiru za klepę, mam nadzieję, że zostawiliście tutaj że na starcie łapkę w górę, że zabiłem, dlatego, że zabiłem najlepszego DJ-a na świecie, także co, ja robię chwilowe cięcie i widzimy się za chwilę, przy następnej osobie, także chodźcie z tego odcinka, tu, jeśli tutaj dotarliście, to napiszcie koks123, przyda wam się to w wygraniu sponsora, także no, koks123, widzimy się przy następnej osobie, pozdro. Dobra, także ja już tepam do drugiej osoby na klepę. Zobaczymy, kto to będzie. Tutaj, Mr. Hex pisze do mnie. Niech będzie Mr. Hex. Tutaj, jakiś Szaj Mateusz pisze do mnie. Ziaczko, ale ja do takich osób po prostu nie tepam jeszcze. Ulfi Fighter. A Ulfiego to ja znam. Dobra, Mr. Hex mnie zaakceptował. I który mnie tutaj pierwszy tepnie, To jest pytanie: Czy Ulfi, czy kto mnie zaakceptuje? Tepam mnie do Ulfiego. Także ja go tutaj klepię. Ja go znam: Ulfika. jest Ulfik, mój kochany widz, który do mnie wbija często na live. Ale nie ma. Dzisiaj, dzisiaj się nie stajemy z widzami. Gdzie jesteśmy rywalami w tej. W klepie. Ja mam nadzieję, że jak zginę, to on mi oddaje itemki, byłoby mega w porządku, ja mu oddam tam jak zginę. Ale oczywiście, ja nie zginę, jestem najlepszy w tą grę, więc go zabiję bezproblemowo. Bez problemu dodatkowo moje skrzydła dodadzą mi prestiżu, więc byłoby git, gdybym go zabił. Ale z tego co widzę, z Ziad Coxa ma przewagę nade mną w regence, więc wątpię w to, że mi się go uda zabić. Zmienię sobie seta na zapas, że tak powiem. Dobra, setik na zapas zmieniony, może on o tym zapomni. Napisałbym mu gdzieś na PW, dawaj fory, dawaj fory, a nie jednak teksturpa... Jednak Jednak zmienia tego seta, więc. Niestety, ale mi się wydaje, że to po prostu będzie już pierwszy deadzik na tym odcinku, z tego powodu, że no ma tą przewagę nade mną w tych koksach Ej, to jest moja głowa Nie mam pytań, oni mają, wszyscy mają moje głowy na dragonie Ale w sumie mam 122 dedy, więc Ale to jest bardzo możliwe, że ludzie tutaj posiadają moje główki Niestety, ale na następnej edycji dragona Postaram się przytryhardować i wbić tą top, tak jak wam obiecałem. W sumie teraz już mam 1500 ranku, może uda się wbić do końca tej edycji topkę. Ale chciałbym mieć topkę po prostu od początku do końca. Zobaczymy, czy to się uda, byłoby mega w panie, a jemu padła już bania. Hm. Ok, padam mu bania. I kolejna bania padła. O nie! O, nie, ale mnie Wolfich teraz tutaj negatywnie zaskoczył. Negatywnie. Ja myślę, że on tutaj spoko, morda i tak dalej. A on tutaj ucieka perłami do góry, no nie, zapowiem ja tak, zawiodłem się. E, mu, zawiodłem się. Masz bana na kanale. Dobra, napisałem mu tak, zawiodłem się, masz bana na kanale. I tyle. Więc widzimy się przynajmniej od sobie. A patrz, jednak do mnie wrócił. Patrzcie, to wrócił do mnie jednak po chwilowym cięciu do mnie wrócił, bo mu napisałem, że ma bana. Patrzcie. Zawiadam się, masz Bana na kanale i od razu wrócił. Chyba się przestraszył, widzicie, to zadziałało. Także, wy niestety tego nie widzieliście, bo przyciąłem wam na chwilę nagrywanie, bo się nie po prostu nie spodziewałem, że on tu wróci, a tu nagle patrzę pod on tu schodzi i go zabiłem. Jakby co, to nie było ustawione, od razu wam mówię, to nie było ustawione. Możesz Ulfik napisać w komentarzu, że to było na czystości, więc. Nie wiem, jak on chce tej temki no niech sobie tutaj weźmie M-Ulfi yy, Wbijaj po te itemy, bo one tu. Yy... Są. Dobra, napiszemy, że one tu są, więc niech tu wbija wolfik po itemy, A mi się, my się po prostu widzimy już przy następnej osobie. Także co? Zostawiajcie łapki, suby, dzwoneczki i po prostu tepam już do następnej osoby. Pozdro. No tutaj wam jeszcze pokażę, że on sobie zbiera te itemy, także z Gilia się wytepam na bazę po chwili. No i teraz możemy tepać do następnej osoby, także pozdro. Tutaj się maczekoniku Majtek i jeden czy jeden pisze do mnie ja znowu napisem na czacie do kogo mogę tepać, właśnie on napisał jako pierwszy, więc po prostu wysilimy do niego tą prośbę o teleportację. Mam nadzieję, że on mnie zaakceptuje i tepnie w jakiś tutaj kuboit, już gdzieś jakieś w nogi, może coś w tym stylu, żeby mógł z tego jakoś się wydostać. Żeby to nie było takie, że wiecie, tylko tepam do ludzi i się bije z nimi na równym terenie, bo to takie wiecie, takie mech mech jest trochę. Ale ten goś nie chciał do mnie, a mnie nie akceptuje, nie rozumiem go kompletnie po co ludzie piszą do mnie. Na przykład dobra, to jest jakiś kolejny gościu mytefus, dobra zobaczymy czy ten mytefus mnie zaakceptuje może on mnie zaakceptuje, byłoby mega w porządku, on mnie od razu zaakceptował także doceniam gościa, pewnie znajdę się za chwilę w nogach spodziewając się, a jednak nie, jednak się nie znalazłem w nogach a to jest ten okej, okay, to jest są ziomki z gildii mila nie, ma, nie mam pytań, tpm do nich przed chwilą, ale wam tego nie pokażę bo zginąłem w dosyć dziwny sposób i teraz pytanie jest takie, czy to jest jakiś kuboid? kuboidor? Tu mają kuboid. I mam tutaj jakąś beczkę. Najchętniej bym wrzucił ich do tej beczki, coś w tym stylu. Czy oni tu za mną wskoczą? Nie wskoczą. Dobra, są, będą się ze mną bili. Oni mi oddali tam przed chwilą. Mogę wam powiedzieć, że od nich zginąłem. Pewnie będę na odcinku tego pana Milo. Mogę wam go zareklamować, on ma nikt na YouTube. Milo, my i -l -l o. Coś w tym stylu, tak? Milo, tak jak manik, więc piszę, to sobie znajdziecie. Pewnie będę tam pokazany, jak ginę sobie od nich. Niestety, bo mnie zabili w dosyć tutaj sposób i beznadziejny, że tak to ujmę. Przez to, że nie wiem. Miałem spida 3 kupionego, a biegałem na nim jak na Speed Dwójce, więc to było takie dosyć. Yy, no słabe, że tak to ujmę, ale. no mogę Wam jedynie powiedzieć, że zdałem bo już usunąłem to, nie chciałem tego wrzucać, bo trochę takie głupie było. Halo, panie Milo, pan mnie nie tutaj z łuku. Klepa, klepa, panie Myteus, dobra, ten zimek się ten klepa 1 na 1 czy milo? Nie, dobra, dwóch ich jest. Kurde, dwóch ich jest, będę układał ich dwóch naraz. No, zazwyczaj, jak dwóch oso dwie osoby mnie biją naraz, to uciekam od nich, ale z tymi się pobiję, może jednak, z tymi się pobiję. I tu nie ma stręża, nie ma stręża. I to mnie ja bardzo martwi, bo muszę kupić sobie stręża ze swoich, bo mi się po prostu taki stręż, tutaj co oni mają, wiecie? Strężyk dwójka. E, jakiś, o kurde. Gdzie jestem? O nie, Wpadłem do jakieś beczki. Czy oni tu za, za mnie zaskoczą? Dawać, niech tam mnie zaskoczą. Zeskoczą czy nie? O to jest pytanie. Dobra, ten Mytefus do mnie zaskoczył. Ja mam Stręża i go zabiłem. Dobra, może Mila mi się uda zabić. Ciekawie, czy... Nie polizał. <grym> Ale ten Mytefus, co on w ogóle zrobił? Co za... Co za typek. O nie. Co za ziomeczek. Dobra, będę się klepał z tym Milem do końca. Może mi tutaj starczy koksu i tak dalej. Pytanie, czy ono właśnie teraz Stręża. Nie chcę zbytnio ryzykować. Tego, że on właśnie sobie, żeby tutaj sobie po prostu za chwilę nie zakupił stręża i potem, żebym ja nie zginął że on będzie uciekał Milo? Ej nie no, przed chwilą od nich zginąłem, a teraz ode mnie uciekają No kurczę, myślę, że oni się ze mną poklepią tutaj do końca czy coś w stylu Dobra, Milowi się nie udało wperować, także mam go tutaj na dole Okej, okay. zjadł ostatniego koksa z tego co mi się wydaje, więc lecimy z nim O nie, nie gadajcie, będzie do mnie z uku strzelał Naprawdę pani Milo, się zawiodłem, a ja tutaj twój kanał zareklamowałem prawilnie, a ty co? Ja tu twój kanał zareklawałem Milo, a ty co? mi jest strzał? Wjazd do dziury, wjazd do dziury, gdzie twoje miejsce na dzisiejszy odcinek u mnie Wjazd tam do dziury i krytykami go napierniczamy, o tak I zginie sobie, nie ma innej opcji, musi zginąć. Także będzie kill na Milo. Nie widzę innej opcji I co? I ginie Milo czy nie? Zginął. Także GG Najlepsza akcja, kurde, w tym odcinku I oni mi przed chwilą zabili, teraz ja ich zabiłem także. Yy, no Nie wiem czy mi dali tutaj lekkie fory, chyba mi dali lekkie fory a, ten ziomek się do mnie teraz bił. Nie, no nie gadajcie, ten ziomek się do mnie bił teraz jeszcze raz. No nie, tego byś nie spodziewał. Myślałem, że odpuści mi już ten gość. On jest w ogóle bez butów. Co jest grane? Dlaczego on jest bez butów? O co chodzi? Gościu, daj mi spokój. Ziomeczku, daj mi spokój, a nie mnie tutaj klepiesz. Mam jedną peru, jest on nie uciekna, Czy ja mnie tutaj zabiję? Teoretycznie. Nie, on mnie zabije. Jesteś sobie pewnie kupił stręża. Dobra, nie widzę innej opcji, rzucam stręża dwójkę W taki jedyny sposób go zabiję, no właśnie, jedyny taki sposób mi się udało go zabić I jedyne co tutaj jest jakaś forma ucieczki, to muszę stąd wypyrować, dobra, dalej, dalej Perełko Dobra, udało mi się, więc jest gitarka o, Udało mi się wypyrować, także co, my się widzimy w kolejnej osobie I będzie mega w porządku, także napiszę tutaj Milo Teraz ty będziesz u mnie na odcinku XD Dobra, teraz teraz ty będziesz u mnie na odcinku, więc bijacie na kanał Mila, mogę wam go zareklamować trochę, ja będę u niego na odcinku jak zginęłem od nich w jego serii te i dadasz, więc no, widzimy się przy, no wiecie, przy następnej osobie, także pozdro do kogo mogę tepać na klepę po raz ostatni w tym odcinku jest to X Nexiu Mam nadzieję, że on tutaj tep nie ma sponsora, więc mam nadzieję. Nie wiem czy on ma sponsora, chyba ma sponsora, bo mają niebieski chyba że sobie go kupił w sklepie. nawet nie patrzę, czy ma jakąś rangę, ale z tego co widzę, nie chce mi tutaj gości od razu zaakceptować. A ja właśnie lubię takie osoby, które do mnie po prostu od razu mnie zaakceptują, więc eee, Byłem pierwszy weź, tepa X Nexi. Dobra, wy do Nexiego, może mnie nie zaakceptuje Dawaj gościu, tepaj mnie Nexi, Panie Nexi, pan mnie tepnie Halo, Panie Nexi, o dziękuję Panie Nexi, pan ich zaakceptował, że tak, że tak to lekko ujmę e, I gdzie ja będę, jestem w jakichś nogach? Gdzie ja w ogóle jestem, w jakiejś kurde klatce, co jest, klatka dla chomika jak ja to nazywam Co jest grane? No to klatka na same zakończenie z widzem, tak to można chyba uznać Tylko to jest klatka, to jest strange dwójka O kurde, będzie trzeba na seta uważać, bo ja mam trochę stranego tego secika Więc od razu zjem Koksa i będę zmieniał seta z tym gościem, ale widzę z tego co on się dobrze bije bije się ten gościu naprawdę całkiem nieźle, więc ja sobie tutaj zmienię seta będzie to może mała przewaga, że on po prostu zapomni o tym setiku nie mam oczywiście taką nadzieję, albo zapomni zjeść Koksa. dobra to była moja okazja żeby ten gości polizał, ale jej niestety nie wykorzystałem, także no, ktoś nie łapkuje, nie zostawi łapkę w górę i subika, będę bardzo, bardzo wdzięczny, a jak w tym momencie napisacie w komentarzu Koks 137 i swój nick, to będziecie mieli jeszcze większe prawdopodobieństwo na to żeby wygrać sponsora, więc pamiętajcie łapkujcie Subskrybujcie i dzwoneczkujcie, bo bez tego nie wygracie sponsora A wiadomo, Cox123 i Cox137 wam da dodatkowo jakieś szanse na to, żeby wygrać Będę na to zwracał uwagę, kto po prostu ogląda te odcinki jakoś do końca Prawie w ogóle zginąłem I już mnie to martwiło bardzo, ale na szczęście przeżyłem, że tak to ujmę Prawie zginąłem, ale przeżyłem, ja to jestem, co? Ja to jestem kurde kot w tą gra, tak no serio jestem bardzo słaby i bardzo często jakieś tutaj fartowne akcje wchodzą, także dziwię się, że w ogóle zajęłem trzecie miejsce w tym ewencie, pił, pił Sajka, ale on nie był jakiejś najwyższej klasy, więc to było dosyć przypadkowy, że tak powiem, wygrana moja. Eee, dobra, pytanie teraz ten gościowi ma on ma jeszcze jednego koksa, tak? Ma Regenko ode mnie, nie wiem dobra, ostatni koks mój zjedzony, mam nadzieję, że ten gość nie ma już koksa. Ma ostatniego koksa. No i teraz jest to najgorsze, najważniejsza walka no i niestety musimy go tu jakoś strefować niesamowicie, więc gościu ze mną wygra tym, tą sprawą po prostu, że będzie miał nade mną jakąś delikatną przewagę mm, właśnie w regence. Albo może mu teraz set, set paść. Dobra, powinno mu teraz paść bana, bania, jeśli się nie mylę, bo mniej więcej te hity nam chodzą po równo, więc zobaczymy, czy mu padnie ta bania, czy nie. Jeśli mu bania nie padnie, nie mam kompletnie szans na to, żeby go zabić. Mi już właśnie padł koks już mnie dociska ten gościu, ale mu padła bania, tak o tym, o tym, o czym mówiłem i czy dzięki temu wygram? Tak, dzięki temu wygrałem! Jeszcze on sobie na sam koniec rzucił Także jest fartowny win, mam win win Tak, to nie jest Win, e, nie jest Win, e, Win, także jest fartowny win, win, dobra, Win, kurde, zombiaczek, halo Mów tutaj, normalnie, a nie jakieś winy, e, Fartowny Win, na samo zakończenie, także win 1580 ranku Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka Napiszę mu tutaj jeszcze G xd w odpowiedzi więc zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz włączek na moim kanale. No i co? Widzimy się po prostu w kolejnych odcinkach na moim kanale Napiszcie tam dodatkowo w komentarzu jaki chcecie następny odcinek i czy nagrać coś z widzami, bo wiem, że dużo osób tam prosi zombie weź coś we, we, weź coś zombi nagrać z widzami Także o, tutaj się zagnamy e, z Nexem O, tutaj czekajcie, tutaj o, czekajcie, chodźcie, zrobię sobie z nim screena. Chodź tu screena, chodź, chodź screena, Nexy R, dawaj, m X Nexty. Dawaj Screena o. Dobra. Dobra, o tutaj pyk i skrynik. Screen, screenik. Screen na miniaturkę, że tepnąłem na, do najbardziej uczciwego gracza na dragonio Także co? My się widzimy w na następnym odcinku. No i tyle. Do. Do następnych odcinków i zapraszam na live. Pamiętajcie, zapraszam na live, a Cox123, Cox137 oraz teraz hashtag Koniec w komentarzach wam po prostu pomoże wygrać sponsora. Będę patrzył na te osoby, które oglądają filmiki do końca, także co. Do zobaczenia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Wam tak przedłużam, przedłużam ten odcinek, więc koniec po prostu i tyle. Na razie, jo.